Rozdział trzeci. Galaktyczny rynek na Coruscant był równie ruchliwy jak zawsze, ale nikt nie zwracał uwagi na przeciskającego się przez tłumy Rivana. Minęły prawie 2 lata, od kiedy został okrzyknięty zbawcą galaktyki. Chociaż Senat przyznał mu swoje najwyższe odznaczenie, Krzyż Chwały, na ceremonii transmitowanej w Holonecie, jego imię zapadło wszystkim w pamięć. Pospolite i mało wyraziste rysy Rivana szybko zostały zapomniane. Po otrzymaniu odznaczenia stał się odludkiem. Unikał publicznych wystąpień i odmawiał wszelkim prośbom o wywiady. Zgolił też brodę i rzadko nosił swoje szaty Jedi w miejscach publicznych, dzięki czemu był jeszcze trudniejszy do rozpoznania. Lubił anonimowość, między innymi z tego powodu zamieszkał na Coruscant. Łatwo było wtopić się w tłum liczący bilion istot. Na przykład tutaj, na galaktycznym rynku, najbardziej kosmopolitycznej części stolicy Republiki. Zbierali się tu kupcy i klienci niemal wszystkich znanych gatunków, by handlować w kalejdoskopie kolorów, kształtów i rozmiarów. Czerwonoskórzy to grutanie mieszali się z niebieskimi twilakami, drobni sulustanie targowali się z ogromnymi hattami, a rybowaci kalamaranie przechadzali się tymi samymi uliczkami, co podobni do kotów w Katarowie. Pośród tak zróżnicowanego i barwnego tłumu nikt nie zwracał uwagi na samotnego człowieka i jego astromechanicznego droida. Niestety przez ten brak uwagi wiele istot przypadkowo kopało i niechcący potykało się o T3M4 toczącego się przy nodze Rivana. Droid ogłaszał światu swoje niezadowolenie całą serią histerycznych ćwierkań i gwizdów. Teraz już wiesz, czemu zakazałem HK-47 iść z nami, powiedział Riven. To prawdopodobnie próbowałby oczyścić tam drogę przez te wszystkie worki mięsa, używając blastera ognia. Droid odpowiedział długim, niskim gwizdem, a Riven roześmiał się i dodał: nie zrobimy tego, ale możemy o tym pogadać. Poza tym jesteśmy już prawie na miejscu. Dotarli do celu kilka minut później. Stałą klientelą baru schronieni handlarza byli dość podejrzani przedstawiciele społeczeństwa krusańskiego. Przemytnicy, bandyci, łowcy nagród, sprzedawcy steamów i przyprawy. Bawiła się tu więc tutaj mieszanka gatunków mających niezbyt pochlebną reputację w galaktyce. Wśród rzeszy Rozdian, Czewinów i Kubazów można było dostrzec garstkę ludzi. Był wśród nich człowiek, którego Riven szukał. Kanderu Zordo. Mandalorianin siedział samotnie przy małym stoliku w najodleglejszym od drzwi kącie. Zgodnie ze swoim zwyczajem, zwrócony był plecami do ściany. Miał na sobie doskonale znany Rivanowi komplet składający się z brązowych spodni, skórzanej kamizelki i czarnej koszulki bez rękawów, eksponującej muskulaturę najemnika i wytatuowany na lewym ramieniu symbol klanu mandalorońskiego, do którego należał. Włosy miał obcięte na jeża, co podkreślało kwadratową szczękę i twarde rysy twarzy. Kanderus zdecydowanie wyglądał na najemnika, tak jak dawniej, ale Riven wiedział, że od czasu, kiedy razem pokonali Dartha Malaka 2 lata temu, Mandalorianin nie przyjął ani jednego zlecenia. Skąpo ubrana twilekanka wykonywała dla Kanderusa prywatny taniec, a Mando pociągał ze szklanki niebieskawy drink. Pomimo wysiłków tancerki od razu zauważył Rivana. Uniósł potężną dłoń i pomachał mu na powitanie, a potem odesłał twilekankę. Odchodząc, tancerka rzuciła Rivanowi wściekłe spojrzenie, a jej głowogony zadrżały ze zdenerwowania. T3M4 zaćwierkał ze zdziwieniem. Najwyraźniej daje dobre napiwki, wyjaśnił Rivan, wzruszając ramionami. Nikt inny nie zwrócił na nich uwagi,
kiedy przecięli kantynę i zajęli miejsca przy stoliku Mandalorianina. Wyglądasz, jakbyś otarł się o śmierć, powiedział Kanderus zamiast przywitania. Czy małżeństwo z Bastilą aż tak daje ci się we znaki? Nie spałem ostatnio zbyt dobrze, przyznał Riven. Miałem złe sny, dodał, gdy Kanderus uniósł ze zdziwieniem brew. Poza tym przyganiał Chevin Hatowi. Sam wyglądasz, jakbyś nie golił się od 3 dni. Mandalorianin uśmiechnął się i potarł dłonią szczecinę, porastającą jego policzki i podbródek. Tutejsze dziewczynki lubią szorstkich facetów. Chcesz coś do picia? Nie tutaj, pochnycił głową Riven. Ta mieszanka, którą masz w szklance, wygląda tak, że boję się oszkliwo na zębach. Kanderus wzruszył ramionami i uniósł szklankę do ust. Pociągnął długi haust, zamknął oczy i się otrząsnął. Trzeba się przyzwyczaić do smaku, przyznał. No więc, co cię sprowadza? Coś mi mówi, że to nie jest zwykła wizyta towarzyska. Mam kilka pytań o wojnę. A Riven nie musiał mówić jaśniej. Dla Kanderusa liczyła się tylko jedna wojna. On i Riven walczyli po przeciwnych stronach. Byli śmiertelnymi wrogami, którzy znali się tylko ze słyszenia. Tak było całe lata przed tym, jak połączyli siły przeciw Malakowi i stali się przyjaciółmi. Niewiele mogę powiedzieć. Wygraliście, my przegraliśmy, powiedział Kanderus, wzruszając ramionami. Myśleliśmy, że podbijemy Republikę, a zamiast tego staliśmy się nędznym ludem włóczęgów. Mówił spokojnie i obojętnie, ale Riven znał go dość dobrze, by wyczuć rozgoryczenie i żal w jego słowach. Mandalorianie byli dumną i szlachetną kulturą, walczącą dla chwały i honoru. Teraz ich klany rozproszyły się po galaktyce, dostarczając najemników i bandziorów najlepiej płacącym klientom. Riven wolałby nie poruszać tak bolesnego tematu, ale potrzebował informacji i mógł je zdobyć tylko w ten sposób. Jednej rzeczy z wojnami mandaloriańskimi związaną nigdy nie zrozumiałem. Naciskał. Czemu je wywołaliście? Czemu po 10 leciach pokoju nagle zdecydowaliście się na zaatakowanie Republiki? To był pomysł Mandalora. Riven wiedział, że Kanderus nie miał na myśli pierwotnego przywódcy swojego ludu. Przez setki lat każdy kolejny wódz klanów Mandalorian przyjmował imię tego pierwszego jako tytuł, w ten sposób jednocześnie oddając cześć swojemu kulturalnemu dziedzictwu i podkreślając swój autorytet. Żeby można było odróżnić kolejnych władców, każdy wybierał przydomek, który miał zdefiniować jego rządy. Byli więc Mandalor zdobywca, Mandalor nieposkromiony. Ostatni władca nazwał się Mandalorem ostatecznym. Mandalor uważał, że Republika jest słaba, kontynuował Kanderus, podatna na atak. Wezwał wojowników klanów, a my podążyliśmy za nim na wyprawę, która miała być naszym największym podbojem. Tutaj nie zamierzał nawet pytać, czy Kanderus albo ktokolwiek z innych wojowników się zawahał. Kiedy Mandalor wzywał, klany odpowiadały. Oczywiście zdarzały się walki i potyczki między potencjalnymi następcami Mandalora, kiedy poprzedni poległ, ale kiedy już podjęto decyzję, nie było mowy o nieposłuszeństwie. Szło nam całkiem nieźle, póki się nie pojawiłeś, powiedział Kanderus, uśmiechając się bez radości. Dopiero ty i twoi zwolennicy przeważyliście szale konfliktu na stronę Republiki. W końcu zabiłeś Mandalora i wszystko się zmieniło. Tak naprawdę Riven nie pamiętał żadnej z bitew przeciw Mandalorianom. Tamte wspomnienia były zagrzebane w tej części jego umysłu, którą utracił, gdy Rada Jedi zwróciła go przeciw Malakowi. Zapoznał się jednak z własną historią na tyle,
by móc wypełnić szczegółami drobne luki w opowieści Kanderusa. W jednej bitwie za drugą Riven prowadził siły Jedi i Republiki do zwycięstwa. Kiedy zdał sobie sprawę, że stoi u progu przegranej, Mandalor ostatecznie wyzwał Rivana na pojedynek. Jedi się zgodził. Chociaż Mandalorianin walczył dziennie, i tak nie stanowił wyzwania dla najpotężniejszego wojownika zakonu Jedi. Ale Rivanowi nie wystarczyło po prostu pokonanie wroga. W kulturze Mandalorian śmierć jednego przywództwa oznaczała po prostu, że inny wojownik będzie miał okazję do sięgnięcia po władzę nad klanami poprzez zdobycie hełmu poległego Mandalora. Aby temu zapobiec, Riven zdjął z ciała pokonanego wroga hełm i ukrył go na nieznanej planecie. Dla wojowniczej kultury, zdefiniowanej i zjednoczonej poprzez tradycje i kodeksy honorowe, utrata maski Mandalora była straszliwym ciosem. Pozbawieni jedynego przedmiotu, uznawanego za symbol przywództwa, Mandalorianie nie mogli wybrać nowego wodza, a bez jednego powszechnie uznanego przywódcy, klany zaczęły walczyć między sobą o władzę. Ich armie podzieliły się i stały się nieskuteczne. Wystarczyło kilka tygodni, by seria decydujących zwycięstw wojsk Rivana zmusiła Mandalorian do bezwarunkowej kapitulacji. Ta upokarzająca porażka plus utrata maski Mandalora zniszczyła tę niegdyś dumną cywilizację. Kanderus wspomniał o tym kiedyś, gdy razem starali się powstrzymać Malaka. Co dziwne, nie obwiniał Rivana za los Mandalorian. Winił Mandalora za to, że ten nie był dość silny, by wygrać pojedynek. Winił braci i siostry ze swojego klanu, że byli zbyt słabi, by odbudować swoje społeczeństwo. Ale mówił o tym wszystkim rzadko i bardzo niechętnie. Riven nie lubił rozgrzebywać starych ran, ale obawiał się, że nie ma wyboru. Chciałbym, żebyś powiedział mi coś jeszcze. Co się stało, zanim Mandalor wypowiedział Republice wojnę? Czy nie wydarzyło się coś niezwykłego? Nic, co mogłoby posłużyć jako powód do wojny? Kanderus przechylił głowę na bok i zmrużył jedno oko. To ma coś wspólnego z tymi złymi snami, o których mówiłeś? Może mieć. Zaczynasz odzyskiwać wspomnienia, skinął głową Mandalorianin. Prawda? Tylko fragmenty. Mam powtarzające się wciąż wizje świata, którego nie rozpoznaję. Nad całą planetą szaleją w dzień i w nocy burze elektryczne. Nie brzmi znajomo. Powiedział Kanderus po chwili zastanowienia. Jak sądzisz, co te wizje znaczą? Sam chciałbym wiedzieć. Mam bardzo złe przeczucia. I myślisz, że to może mieć jakiś związek z naszą wojną z Republiką? Zastanów się, poprosił Riven. Mandalor ostateczny postanawia zrobić coś, czego nawet nie rozważał żaden z jego poprzedników. Samodzielnie rozpocząć wojnę z Republiką. Malak i ja zdołaliśmy was pokonać, a potem w tajemniczych okolicznościach zabraliśmy swoje wojska i zniknęliśmy w nieznanych regionach, poza przestrzenią Mandalorian. Kiedy wróciliśmy, sami postanowiliśmy zaatakować Republikę. Rzeczywiście, wygląda to na dość dziwny zbieg okoliczności, zgodził się Kanderus. Myślisz, że to w nieznanych regionach trafiliście na tę burzową planetę? Nie jestem pewien, ale coś nam się tam przydarzyło. Coś spowodowało, że zwróciliśmy się przeciw Republice. Może ma to jakiś związek z decyzją Mandalora, żeby w ogóle zaatakować Republikę? I myślisz, że cokolwiek to jest, wciąż gdzieś tam się czai i nadal jest niebezpieczne? Wydaje mi się, że moje wizje to ostrzeżenie. Jakby jakaś część dawnego mnie próbowała ostrzec mnie przed czymś, na ignorowanie czego nie mogę sobie pozwolić. Westchnął Riven. Brzmi dość głupio, prawda? Kanderus się zaśmiał. Po tym wszystkim,
co razem przeszliśmy, to brzmi jak stare dobre czasy. Najemnik spojrzał na Rivana. To co chcesz, żebym zrobił? Muszę wiedzieć więcej o Mandalorze Ostatecznym. Tyle, że nikt nie będzie chciał rozmawiać z obcym, takim jak ja. Potrzebuję kogoś, kto pogada z klanami i dostanie odpowiedzi. Revan czekał długo w milczeniu na odpowiedź Kanderusa. Zauważył, że Mandalorianin zacisnął palce na szklance tak mocno, że aż zbielały. Większość ostatnich 5 lat spędziłem, starając się unikać innych Mandalorian. Wyznał w końcu najemnik. Nie prosiłbym cię, gdybym nie uważał, że to ważne. Kanderos wziął głęboki oddech. Wypił resztkę swojego drinka. Przymknął oczy i otrząsnął się. Dokładnie tak, jak przy poprzednim łyku. Wiesz, czemu przesiadywałem przez 2 lata w tym parszywym barze, odmawiając każdemu, kto miał dla mnie zlecenie? Zapytał, ale nie czekał na odpowiedź. Podejrzewałem, że wpakujesz się w coś interesującego i chciałem być pod ręką. Chyba mam wreszcie swoją zabawę. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Kanderusie. Daj mi trochę czasu na poszukiwanie odpowiednich ludzi, powiedział Mandalorianin. Zobaczę, co uda się wykopać, ale nie mogę obiecać, że cokolwiek znajdę. Chyba mam nadzieję, że nie znajdziesz, odparł Riven. Ale żaden z nas nie ma tyle szczęścia.